Znowu trzeba, znowu moje pole pełne chwastów. Jeszcze jak zbiorów nie było. O kurwa, wjechałem na pole, dobra. Ale znowu moje pole trzeba odchwastować, bo znowu problem jest, no. Ja nie wiem po prostu, co jest nie tak z tym moim polem, ale ciągle to samo. No, ten rzepak to chyba nigdy mi nie wyrośnie. Niby kilka miesięcy zostało, ale dramacik jest. No dobra, chyba da radę. Pewnie widzowie Ebiego chodzą i chwasty sieją. Tak, na pewno. Jakby to inaczej ten, wytłumaczyć. Jak dokonać dozwolenia snopek sprzedany, to wbiją po sprzedaniu. A, to może. Dobra, Gorni, to pójdziesz i posprzedasz to, co tam ten i zobaczymy. Kurwa, ten traktor, wiesz co, to jest tak ciężkie, że to w ogóle traktor mi przechyla. A, dobra, daję radę, to nie do opanowania, to już ten traktor wisi w powietrzu. To jest takie ciężkie. No nie da się... Zamontuj tyś w przodu, zamontuj kultywator z przodu lub siewnik, to będzie dociążał przód. Jak można z przodu ten zamontować? No podjeżdżasz od przodu. Łapiesz. No tak ja siewnik przywiozłem teraz z kultywatorem, że z przodu miałem siewnik, z tyłu kultywator. Można od przodu zamontować? No da się z przodu. Naprawdę? To zobaczymy. Jeśli tak, to kozak w sumie. Słuchajcie, jak się włącza światło, bo jest ciemno jak nic? F. O, od razu lepiej, kurde. Po ciemku. F jak światło. O, no i teraz to można jeździć, kurwa. Dobra, to muszę tylko zawrócić, znaczy obrócić się. Będzie no to ciężkie. Trawa znowu tu wyrośnie, zanim my skończymy ją kosić i zbierać. No trudno. Ważne, że zarobicie trochę hajsu. Kurwa, no dawaj! Kurwa, jakie to jest ciemno. Dobra, już chyba nie opłaca się, bo już chyba co, już nie chwastów nie ma. Rośnie, wymaga zaorania. Dobra, już nie ma chwastów. Tyle czasu mi zajęło obracanie tego, że już ten... skończył się biznes. Co to mamy? Należy rzepak. Rośnie, już nie ma chwastów, bo już teraz go zbierasz. Już? On jeszcze napisany, że rośnie. Nie, chyba go dopiero zbieram. Jest, zbiory są dopiero byczki, ja wam pokażę, bo wy w ogóle nie wiecie, jakie się zbiera takie rzeczy. Tu jest zbiory, widzicie, rzepak. Jeszcze 2 miesiące są do zbiorów. No. To ja już przygotuję maszynę zbieralniczą, ale numer, nareszcie będziemy coś zbierać, no. Tyle lat czekania. Jeszcze 2 miesiące i będziemy zbierać, kurwa. Zajebiście. Dobra. Dobra, pojedziemy przez pole sąsiada, przecież nie pogniewa. Dobra, tu się już przygotuję. Bo to raptem 2 miesiące, więc warto już przygotować sprzęcior. Dobra. Okej, okay, tutaj spokojnie, dobra. I teraz tak, już tu stawmy. Opuść, dobra. Opuść i normalnie się robiło tak. Włącz kombajn i to się już chyba harowało. Tak, chyba już tak. Dobra, to na razie wyłącz. Ale opuść. Dobra, na razie wyłącz silnik, bo to trochę jeszcze, tu jeszcze trochę musi porosnąć. Bradzie, masz 35 minut do Wigilii. No wiem, to zdążymy chyba. Ma Bradzie jakie pytanko, jak chcesz, to nie musisz odpowiadać. Mianowicie, ile zdasz się z dobrodziejem, bo wygląda, że długo. Oj, długo się znamy. No, to proste, bardzo długo. No, mam nadzieję, że to ci zobrazowało mniej więcej czas, jak długo się znamy już. 2 miesiące i nareszcie będę mógł zbierać mój upragniony rzepak. Jak tam ci idzie, Gorni, z kontraktami? No, zbieram tą trawę. Niby te snopki powinny wylatywać z tyłu, ale jakoś nie widzę żadnych. To jesteś pewien, że wszystko dobrze robisz? Tak. No dobrze, skoro tak uważasz. Bo ja nie wiem, co nie? Ja nie wiem. A, już niedługo rzepak będzie mój. O co? Jeszcze tylko 2 miesiące. Może przez to, że ty to... I mamy przyczepę gdzieś, na którą musimy to załadować, bo tą maszyną nie przywiozę tego. No to leć, masz przyczepa jest, wiesz gdzie jest przyczepa. Przyczepa jest na naszym polu przecież, byczku. Nie, przyczepę do zadania, taką specjalną do snopków mamy. No to tym bardziej. No to zostaw ten sprzęt, nie wyrzucaj tego na pole, bo to się traci. Leć po tą przyczepę i wiesz, no i pole i sprzedaj to do zwierzyńca. No bo w ten... To samo się wywala z prasy. No.
Nie no, o, nazwa typu trzeźwo nie będzie zajebista. Nie ma się co tutaj kłócić akurat z tym. No. Dobra, jeszcze jeden miesiąc, jeszcze dwa miesiące. O, już będzie zaraz jeszcze tylko jeden miesiąc i rzepak. Już niedługo będzie mój. Dobrze. O 11 odsetki nie dojedą wcześniej. Nie, jeszcze tylko jeden miesiąc, więc luz. No. No przyczepa tu jest, tylko że nie wiesz, nie ma czym nawet wziąć to za bardzo. No bo weź coś tam posprzedawaj go i zobacz, czy w ogóle procent ruszy, bo na razie procent w ogóle nie rusza. Z tego co widzę. Mam nadzieję, że ze sprzedaży rzepaku będzie tak gruby hajs, że będziemy się taplać w milionerstwie, wiesz? Mam taką nadzieję. No. Nadzieję i przeczucie. Już za chwilę będzie miesiąc zbiorów. I mamy to! No i co się dzieje? Rośnie. Już wyrósł? Mogę... Jest! Gotowy do zbioru! Nareszcie! Zwalniamy czas! Nareszcie! Dobra, poczekam do rana. Gdzie tu jest? I tak zawsze się gubię w menu. O tu. Dobra, poczekam tylko jak... No, wiadomo, jak ranek upłynie. Znaczy, jak będzie ładna, będzie ranek, bo... To chociaż teraz wcześniej rano już wstaje. Ten, już o 6 chyba jest jasno. No i gotowy do zbiorów, nareszcie. Po tylu latach. Rzepak jest, będzie mu. Jak zarobimy pieniądze? Jak zarobimy pieniądze? To się chyba w głowie nie mieści. Kurwa, ile będzie pieniędzy? Ile pieniędzy będzie? Będzie. Już się chyba rano, już świta, już. Dobra, zwalniamy. Dobra, może być 5. O! Oj, kozak, jest już ranek. Dobra, czas na zbiory. Uruchamiam tą maszynę. Włącz silnik. Dobra. I lecimy. Włącz kombajn. Czas zbiorów nadszedł dziś. Czekaj, wyrównajmy. Okej. Okay. O zbiory, o zbiory. Nareszcie. Ha, rzepak jest mój. Ale pieniędzy będzie. Kurwa, ile pieniędzy. Już czuję te przeważające ilości grubego hajsu. Gornij, weź tam na chwilę, porzuć swoją rolę i przygotuj już przyczepę. Ja ci będę ładował zaraz rzepak, a ty pół go opierdzielisz już. No. Nareszcie! Czy bicy są za hajs, czy można je zrobić w inny sposób? Za hajs są bicy. Rzepak! Pieniądze. Można je zdobyć w inny sposób, można dostać i dać komuś. O kurde, nieźle, tak? Nieźle. Nie rozdostały. To nie wiem, czy wydawać. Wiesz co, polecę tu wzdłuż, bo tutaj tym, przy tym płocie to będzie dramat. Jak mi się wydaje, to więc tu chwilę wzdłuż polecimy. Rzepaj! Miliony! Właśnie ładują mi się do kopuły! Już niedługo! Ale Gorni, jak to opierdzielisz? Dobra, Gorni, tam spokojnie ustaw się gdzieś tam daleko, bo jeszcze trochę będę teraz zbierał, co nie? Ale ja czuję, że... Jak myślisz, ile milionów z tego zarobimy rzepaku, tak mniej więcej na oko? Ile myślisz, że będzie hajsu? Gornie, możesz obstawić, ile hajsu będzie? Nie wiem, jeśli wróci chociaż za przyczepę, będzie dobrze. Nie, kurwa, gościu, po tym zbiorze to my chyba nowe pole kupujemy już, co nie? Po tych zbiorach. Ja tu nowe pole kupuję jak leci. No. Na jednym będziemy sadzić rzepak, a na drugim będziemy go zbierać. Kurwa, jebać rzepak, sadzimy coś innego. Nie no, dobra, rzepak może być. Jak będzie... To jest chyba dobra, bo później można też snopki robić z tego, co zostanie. Nie pamiętam, jak to się nazywało. A może, może. Pszenica? No, no, ale będzie pieniądze. Tyle pieniędzy, że opłacało poświęcić na to cały rok, żeby zbić fortunę na rzepaku. Oj, tak, tak. Poczekaj, weź Gorni, sprawdź w ogóle, ile kosztują nowe pola, bo już nie pamiętam, jaki był cennik. Rzuć okiem, ile tam nowe pola kosztują.
Maszyna tu mi przeszkadza, o! Dobra, i lecimy. I w drugą stronę. No, weź tam rzuć, ile tam kosztuje to, ten. Gdzie to było? No nie wiem, gdzieś tam się kupowało pole. Zajdź i powiedz mi. Chyba na mapie się kupowało pole. Na mapie się kupowało? O, jest. No takie 22 kosztuje 107 tysięcy. Najtańsze mi znajdź, ile kosztuje? Najtańsze? Poszukam, kto jest najtańszy. Pole, kościmy pole. Pole, pole, łyse, pole, trate. Mam już pan. Najtańsze to jest 102 tysiące, ale to jest to daleko, co je orałem. 102 tysiące? No ale wiesz, może i daleko, ale... No, dobra, to, no... Ja myślę... Mamy pole obok. Ja myślę, że ten rzepak jak sprzedamy... No to tak, wiesz, kilka milionów pewnie będzie z tego rzepaku. Co da nam dyski, no tak, nie wiem, 70 milionów i ludzie by dużo dadzą za rzepak, tak mi się wydaje. To jest deficytowy towar. No. Jak dojeżdżasz do końca, to poczekaj chwilę, aż przestanie ci z tyłu wypadać, a przynajmniej nie będziesz z tego na trawy wrzucał. A, o to ci chodzi. No i tak to się nie przydaje do niczego. W przypadku pszenicy jeszcze można z tego coś zrobić, a z rzepaku to się nie przyda. Nie przyda się? No widzisz, podobno się nie przyda, ale dobra. Dobra, ja się na polu zdam. No, jak dojeżdżasz, no to czytam. Będzie wod? Nie, dzisiaj nie, bo dzisiaj będzie Wigilia. Wychodzi jakaś numerska, więc warto być na tym. Już niedługo, dobra Gorni, mam już prawie połowę pełną, znaczy ponad połowę pełną, więc 62% już pełności mam. Więc ty już tutaj wiesz, bo mało możesz grzać silniki. Pamiętaj, żeby pojechać do tego droższego sklepu i opierdzielić za tę grę lepszy, grubszy hajs. Tylko ty nie wysyp tego przypadkiem gdzieś na ulicę, to nie? To do takiej kratki wysypujesz, tak ci tylko mówię. Wiesz jak, to, wiesz gdzie to się sprzedaje. Wiem, wiem. Samaello! Kurwa, Samaello, 4 miesiące! Elo, 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 elo! No, GG, czaciks, ładne 4 miesiące! Zawsze się szanuje takie rzeczy. Istro! Lecimy przez pole, jak król! Jest user, bo skończył tam zagrabienie tego. User? Zobaczę na kontrakty. Nie wiem, co on robi. 20% jest cały czas. Czemu tego nie sprzedaliście? Na pewno sobie poradzi z tym spiekiem, jest zdolny, więc na pewno ogarnie temat. Nie, to jest user. User to jestem z piekiel, właśnie. Dobra, 75% zapełnienia. Już niedługo Gorni. Gdzie on jest? Co tam szepczesz? Gdzie on jest? Nie wiem. Chyba no, stoi w sklepie, z tego co widzę na mapie. Może poszedł do sklepu, no. Każdy musi czasami pójść do sklepu na browara. Dobra. Teraz będzie ciężkie zadanie typu zawróć tym bydlakiem. Dobra, ale o, chyba jeszcze za ciasto jest, żeby tak komfortowo zawracać, ale tym razem się uda. Dobra, tylko tym razem. O, właśnie. I tak samo. O. I lecimy z powrotem. 82% Gorni. Już niedługo będzie moja maszyna będzie pełna. W sumie wydaje mi się, że możesz już. Weź się tu już podstaw, to ci wysypię wszystko to, co mam. No. Gorni, ono tu podjedź do końca. Wysypię ci kurde towar. Ty to opierdzielisz już za grube hajsiwo. Zobaczymy ile pieniędzy z tego będzie. No tak myślę, że jest kilka baniek co najmniej. Z
Sprzedaj to tylko w tym lepszym sklepie. No, sprawdź tam ceny i wiesz, po dobrej ofercie posprzedawaj, co nie? Gorni, w ogóle nie szanuj. Dobra, dobra, o, dobra, ja ci wysunę rurę. Dobra, poczekaj teraz chwilę. Wyłącz kombajn. Poczekaj, teraz tak. Wystaw rurę, o, okej. Okay. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurwa, nie wiem, czy dosięgnie. Kurwa, poczekaj, bo jak nie dosięgnie, to będzie przypał. No, no zatrzymaj się po prostu, to będzie leciało tylko jak będzie nad przyczepą. Da, na pewno? Tak. Dobra, sprawdźmy, o. Nie ruszaj się, ziomy, kleję ci ten towar. Kurwa, ale będzie tam buf, jakby było fulla, co nie? Nie, nie, gorni, nie możemy zmarnować ani ziarnka. To równo rozsypuje, żeby było z przodu i z tyłu równo. No, bardzo dobrze. O, patrz na to. O, rzepak, dobra. Jeszcze trochę zaczekaj, ile tam masz pojemności? Nie mam pojęcia. Chyba 8000 litrów. To luz, dobra, to tyle, leć. Leć i opierdziel ten towar. Masz być, mają być kokosy, że tak powiem. Zrozumiano? Opuść Hedę, dobra. Mam nadzieję, gorni, że no kilka milionów przywieziesz z powrotem. W końcu to rzepak. Za rzepak ludzie potrafią się zabić, taka prawda. No to stru, lecimy. A to jeszcze nie koniec zbierania rzepaku. Oj, nie koniec, jeszcze drugie tyle będzie. Leć, gorni, z rzepakiem, leć! Siema, chodzę po streamerach, się pytam, czy mają pożyczyć 25 paysafe card, bo na GTA mi brakuje. Nie. Pawełku, masz już koinkę? No byczku, ja miałbym nie mieć koinkę? Oczywiście, że mam. To podstawa. Czy będzie kiedyś na twoim kanale wchowanego z obecną ekipą? Lub na kanale Pawełuszko? Która to jest obecna ekipa? Ciężko, zawsze ciężko to zdecydować, która ta obecna, ten. Która to obecna ekipa jest, no? Bieg zmień? O, ktoś tu widzę, że cwanie, ktoś tu widzę, że jest mądry. Dobra, zaraz zmienię. Czekaj, tu się nic biegu chyba nie zmienia, to jest automat. Nie, dobra, zmienia się, coś tu jest. Nie, no ma najwyższy bieg, nie wiem jakie to ma znaczenie w sumie. Ale jest na najwyższym biegu. To jest automat? No, no to nie wiem. Nie ogarniam trochę tych biegów, bo to jest na najwyższym biegu po prostu ustawione. Istro! Masz automat włączony? No i kozak, jak automat jest włączony. Mógłbym w sumie jeszcze tempomat włączyć. O, i nic nie muszę robić. Nie, muszę, kurwa. Jednak aktywuj tempomat. O, teraz nic nie muszę robić, widzicie? Kurde, ręce mam tu! Tak to się robi, maszyna sama jedzie. Jak król. Teraz, co nie? Wyłączmy ten pomad, bo to będziemy musieli zawrócić. Tak, wiem, wiem, nie mam dostępu do tego obszaru. Ja tylko zawracam. I jak tam gorni sprzedał, pierdzielasz to już? Jak tam ci idzie? Zaznaczyłem na GPS-ie miejsce, gdzie jest najwięcej wart rzepak. No, wyjechałem w miejsce i to jest po prostu zaznaczone na torach. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Na torach jest? Co ty gadasz? Tak, na torach. Gdzie ty jesteś? No po prawej, na samym końcu mapy. Może, bo tu pewnie na samą stację musisz to wytegować. No nie wiem, gorni, weź to jakoś ten tam przekmin, czy to musisz jakoś opierdzielić pociągowi. A jeśli nie, to sprzedaj w tej drugiej sprzedawarce i tyle. To zobacz, gdzie jest ta druga. No, bo
czas najwyższy trochę poinwestować w nowe pola, bo wiesz. O, jak na torach to trzeba, coś napisał ten byczek, poczekaj, jak na torach to trzeba wypożyczyć pociąg za 1K. O kurde. Ale to się chyba opłaca, jak wypożyczasz pociąg za 1K, co nie? No, ale tylko ty możesz wypożyczać sprzęt. A jak to się wypożycza pociąg? Jak się pociągi wypożycza? Oj, no to aż takiej technologii to ja nie ogarniam. Jak pociągi wypożyczyć? To chyba mnie trochę przerasta. Są specjalne miejsca na mapie. A ty nie możesz tam wypożyczyć w tym specjalnym miejscu? Dobra, Gorni, to sprzedaj w tym tańszym sklepie. A pociąg jest darmowy, ktoś napisał. Nie no, chyba nie jest darmowy w takim razie. Dobra, sprzedaj to w normalnym miejscu. A najwyżej następnym razem ja pójdę z pociąg wypożyczyć i zobaczyć, czy to pyknie. Darmowy to był w 19. A, no widzicie. Nie, to tutaj już kosztuje byczki. Ale to w sumie nie opłaca się sprzedawać w normalnym teoretycznie w takim razie. Skoro pociąg jest zawsze lepiej spłatny. Tak jakby. Już niedługo miliony wlecą na moje konto. Nasze konto. I zainwestujemy w kolejne pola. Hajs, 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 hajs. Gruby hajs. Tam szepczesz? Do zwykłego. No sprzedaj do zwykłego. Zobaczymy, ile pieniędzy będzie z tego. Przecież nie będziemy. Jak gałgany, ja nie będę tam gdzieś jechał, żeby pociąg zamówić. Mistrzu, wy jeszcze i lecimy dalej. Ach, ta gra to jest relaksacyjna jednak, byczki, co nie? Tu też nie był darmowy, ale tak jak na każdym multi, musi mieć trasy dookoła mapy oraz musisz go złapać. Co? Ej, w ogóle jest jakiś wykrzyknik, teraz zwrócił uwagę. Co to za wykrzyknik? To jest jakaś misja? Nie mam pojęcia. Jest jakiś wykrzyknik. Handel ze zwierzętami. A, to pewnie związane z tym. Związane misja fabularna. Nie, z tym wynajmem naszym jest. Jestem z piekieł, ty w ogóle jesteś? Bo coś nie leci procent w ogóle tego naszego zadania. Aż teraz, będę sprzedawał. No chyba, że kupicie wytwórnię mąki, piekarnię i zrobicie chleb, a z chlebu można zrobić kokosy. Mówisz, że chleb ten? Bo tak zawieść trzeba stopki, czyli krótko mówiąc, piekarnia to najbardziej dochodowy biznes. No w sumie nic dziwnego. No. Patrz, na mapie pociąg jechał. No ja wiem, że pociąg jechał, ale to bez sensu, że trzeba, no widzę, że pociąg jechał, ale to trzeba go łapać i w trakcie trasy mu rzucać te towary. No to dziwne aż trochę, tak szczerze mówiąc. Dobra, ile tam hajsu zarobiliśmy już, Gorni? Rzepak sprzedany. Czyli mówisz, że zarobiliśmy ile na rzepaku? Prawie 7 tysięcy. Kurwa, no... Mega się opłacił ten biznes, nie ma co, jak tak dalej pójdzie... To będziemy mieli, no... Miliony! Dobra, jeszcze druga partia leci. Dobra, no... Ile masz tego? Czego mam? No, kombajnie. No już 67%, więc druga partia jeszcze będzie spokojnie. Kurwa, 14 tysięcy na rzepaku. Kurwa, ile pieniędzy. 7 tysięcy. No. Warto było, Gorni, warto było. Tyle harować i czekać, żeby zarobić te grube pieniądze. No to najbardziej dochodowa rzecz. No, najbardziej dochodowa rzecz. Nie ma co się oszukiwać. Warto było. No, poczekaj, no już trochę, jeszcze trochę poteguję tego, wiesz? To już ci dam pełny ten.
Pełny bak ci załaduje. No, no to teraz chyba będzie trzeba trochę przeoszczędzić Gorni, tak mi się wydaje. Te misje porobić takie, wiesz. Szczerze mówiąc, to może lepszym lepszym pomysłem było cały hajs zainwestować w jakąś, wiesz, dużą oralkę i po prostu orać czyjeś pole, tak żeby mieć taką porządną. I wiesz, dorobić się w ten sposób, bo kurde, powiem ci, że na własnym polu to mi się chyba nigdy nie dorobimy. Tak teraz, jak patrzę. No. Przychód ze zbiorów 6829 euro. No nieźle. No nieźle. Farming Simulator. Jedyny słuszny farming. Tutaj człowiek zostaje milionerem, co mówisz? Te odsetki, jakie ma liczyć, to nie jest za wypożyczony sprzęt, a za pożyczkę, bo mamy 200 tysięcy kredytu. Skąd mamy 200 tysięcy? Jeszcze raz? Mamy 200 tysięcy kredytu do spłaty. A, to dlatego. A, to o to chodzi, kumam. Czyli to nie jest za sprzęt, tak ogólnie. Dobra, to nie jest tak źle, to spłacimy kredyt z kilka lat. Dobra, Gorni, dorobimy się jeszcze Fortuny, zobaczysz, musisz mi zaufać, Gorni. Ja czuję, że będziemy najbardziej prosperującą firmą Farming Simulator ever, no. Ja jeszcze musimy więcej ludzi zatrudnić. W sensie widzów. No, dobra, to powiem ci tak. Teraz chyba będzie trzeba... Nie wiem w sumie. Zatrudnimy po prostu pracowników, którzy będą jeździć i ten kultywować, co tam się robi. No, a my tymczasem zajmiemy się biznesami takimi jak, wiesz, oranie innych. Mamy trochę sprzętu. O, mamy trochę sprzętu. Wiesz, to nie ma tego złego. Mogło być zawsze gorzej. No, trochę sprzętu mamy. Poradzimy sobie, Gorni. Poradzimy sobie. Nie. O kurwa. O, jestem full. Chodź, Gorni, chodź. Full jestem. Nie ogarnąłem w ogóle, że full jestem. Wybudujesz szklarnię, to będziesz mógł produkować truskawki i dostarczać beczkowe wodę, bo tylko to jest potrzebne do tego. No i jeszcze pieniądze, żeby wybudować szklarnię. Dobra, Gorni, podjedź tu, bo za daleko jesteś. Jak tam się trzymam? No kurwa, no kozak się trzymam. Co mam się źle trzymać? Gorni, jak agresywnie jeździsz. Chodź tu, podjedź tu. Podjedź, chodź, no. Dobra, i myk, ładowanie. Dobra, niech to się ładuje, a coś szybko sprawdzę w instrukcji jeszcze. Co to jest? Czy pomocnik będzie samodzielnie uzupełniać zużyte paliwo, zwiększa koszt pomocnika? A, dobra. Czy pomocnik będzie samodzielnie uzupełniać zużywane nasiona, zwiększa koszt pomocnika? Czy pomocnik będzie samodzielnie uzupełniać zużywany nawóz, zwiększa koszt... Aha, miejsce, gdzie pomocnik będzie samodzielnie uzupełniać zużywaną gnojówkę. Czy pomocnik będzie samodzielnie zużywać zużyte obal... Nie, to przecież to poradzi, kurde, ten. Będzie trzeba po prostu kontrolować tych gałganów. Ej, poczekaj, jak to było z tymi gałganami? Im się płaciło za co? Za... Za sam czas pracy, a nie za to, co zrobił. Dobra, dobra. Czyli czas, czyli to, co zrobią w sumie, czyli za czas bycia na polu. No, jak się zablokuje o coś, to będziesz mu płacił, a on nic nie będzie robił. Kurwa, co ma się zatrudnić? Dobra, zatrudniam pracownika, do roboty! No, przecież nie będę, kurde, ten. Ej, on nie schował tego gówna. Dobra, Gorni, zawieź to i sprzedaj. No, a my, cóż, będziemy musieli w kolejne rzeczy zainwestować, takie jak biznesy, w sensie, no dokładnie w te będzie trzeba zainwestować, w różne pole, takie jak nawożenie pola, no będzie trzeba trochę prasowanie, to jest w ogóle najbardziej dochodowy biznes, ale drogi. Ej, jak pracownik skończy tutaj robić pole, no to co, jak to działa, to on wtedy... Jak skończy mu się ten, znaczy jak zapełni mu się zbiornik, to on będzie stał i czekał i będzie pobierał pieniądze za czekanie. Naprawdę? No tak bynajmniej w poprzednich wersjach było. Kurwa i krzywo jeszcze skosił, widać, że leń.
Dobra, no nic, niech już robi te pole. No, niech już robi, rób do roboty, raz, dwa, pracowniku. Nie zapłacę ci za darmo tutaj, tylko charuwa musi być. Dobra, już niech robi. Widać, jak na pieniędzy ubywa. Tak, widać, ile ubywa, dużo? A, no tam popatrz. Trochę. No trochę ubywa tam po dolarze, leci tam po dolarku. No trochę leci w sumie. Dobra, jednak dawaj, jednak oddawaj tą robotę. Nie, zwalniam cię. Sam się zajmę, kurwa. No. Kurwa, widać, że nie potrafi. Opuść header. Dobra, sam muszę się tym zająć osobiście. Będzie harna śpić na Wigilii? Nie mam harnasie, niestety. Nie przygotowałem się, bo zaskoczyła mnie ta Wigilia. To mnie zaskoczenia trochę wzięła. Kurwa, ale pięknie pole tutaj będzie zrostygowane. Ja cię kręcę. Kurwa, dobrze. Patrz, opierdzielimy jeszcze to gorni. No i to już w ogóle będziemy mieli tyle po prostu pieniędzy. Łopanie. Może będzie na jakiś kolejny, nie wiem, pług. No właśnie. A pługi są w cenie, bo za pługie możesz orać pole. A oranie jest biznesowym zajęciem. Musisz mi zaufać, gorni. Zarobimy. Jestem ciekaw, czy jakbym zatrudnił pracownika do orania pola, to czy byłbym na plus, czy byłbym bardziej na minus? Jak myślisz, gorni? No, nie można na kontraktach zamawiać, jeżeli wynajmować pracowników. Naprawdę? Ja cię kręcę, co za bieda. Dobra. No, jakbyś, ty jesteś tym właśnie wynajętym pracownikiem. Kurwa. No to ciężka sprawa w takim razie, no. Przychód ze zbiorów 7400, no powiem ci tak, gorzej, no mogło być zawsze gorzej, co nie? Trochę, odrobiliśmy w sumie. Nie licząc oczywiście tego gigantycznego kredytu, który musimy spłacać ten co miesiąc, no to trochę nadrobiliśmy, co nie? O, zaraz Wigilia melanżowa się zaczyna, więc robię ostatni ten. No. Wigilia streamerska się zaraz robi. No to jeszcze, dobra, już skończę to, bo głupio tak pole zostawić, co nie? Jaki w ogóle mamy sezon na co sadzenie? Tak szybko jeszcze sprawdzę. Nie mam pojęcia. Jaki na co mamy sezon teraz? Teraz nie masz, rzepak możemy. Co jest teraz najbardziej? Nie, rzepak już nie sadzimy. Już pszenicę następnym razem bierzemy. Pszenicę? Nie, lepiej, jęczmień. Jęczmień szybciej będziemy mogli odtegować, bo w czerwcu już. No, w czerwcu będziemy mogli już. Też rok się prawie czeka, no ale no cóż, no takie życie jest. A co jest bardziej, zobacz, co jest bardziej dochodowe, pszenica czy jęczmień? Weź rzuć okiem, gorni, szybko. Dobra. Zaraz sezon... Co? Jeszcze raz? Pszenica. Najlepsza cena pszenicy jest lepsza niż jęczmień. Dobra, to jednak pszenicę robimy. Jeden miesiąc dłużej poczekamy, a więcej hajsu będzie. No. Ale pierdziele, ja już tym kultywatorem i tym siewnikiem to już za cholerę nie będę jeździł. Przecież to wieki zajmuje przejechanie to całe naszego pola tym sprzętem. Przypomnij tutaj chyba z tego kombajnu na pole sąsiada coś. Dobra, ale to nic się, sąsiad się nie pogniewa. Jest wyrozumiały mega. Dobra, weź tu podjedź od razu, to ja ci wsypię to, co tam zostało zaraz, co nie, jak tylko przejadę. No, jeszcze kilka tysi będzie z rzepaczku. Już wysypujesz. Tak jestem, co nie, a mogę już wysypywać podczas jazdy? Zaraz zobaczymy. Mogę zbierać i wysypywać? O, patrz, jako ten! Wszystko naraz, kurwa, jaka technologia. To się nazywa ten połączenie. Tu robisz, jesz na świeżo. Ja ci kręcę, jaka współpraca. Dobra, tu jeszcze w prawo zaraz zakręcimy, bo tam je widzisz, mój robotnik, na chwilę mu dałem prawo jazdy, już tu zrąbał. No ale tu w prawo podjadę, bo tutaj jest to niedowytegowane do końca. O, widzisz? Takie małe gówno tu zostało. No dobra, chodź, dosypię ci to jeszcze. Chodź, dosypię ci to. To jest. A, sorka, tak sądziłem krzywo. No. No, żartowałem, wracaj tu. Dobra, podjadę. Dobra, się dosypię. Dobra, wsio, idź to sprzedaj i mamy skończone. Wyłącz kombajn. Właściwie to zjedź z pola, bo robotę kombajnę skończyliśmy na ten sezon.
No i widzicie, i cały jeden sezon w Farming Simulator. Gdzie w ogóle jest nasz kredyt, który musimy spłacić? To w jakichś kosztach jest pewnie, co nie? W zakładce z... Co tu mamy? Odsetki od pożyczki. Od pożyczek. Od pożyczek? To, a gdzie jest nasz kredyt niby pokazany? Jak masz to kółko z dolarem, to w tej zakładce na Escape. A patrz, tam można pożyczyć. Opcja spłacenia. Spłać 5000 jest. No po 5000 spłacasz, a tam pisze ci ile masz... Na tej tabelce na dole pisze ci, że masz 200 000 do spłaty. No jest, no ale też minus 666 to jest od wypożyczonego sprzętu, chyba. Czy to są... No, pisze odsetki za kredyt. Aha, ale to jakby te odsetki nie spłacają się, tak? Nie. Czyli to jest koszt stały. Kumam. Ojajaj, ale grubo. Kurde, gruba sprawa. Ej, ale w sumie można pożyczyć dużo. Można pożyczyć chuj. Patrz, zrobimy... Patrz, ja wszystko mam przekminione, Goni. Patrz, robimy czas rzeczywisty, albo jeszcze wolniejszy, tak? Żeby zrobić mega dużo rzeczy, wiesz, mega, mega, mega dużo nakupujemy rzeczy. A później jeszcze zwrócić te pieniądze przed miesiącem kolejnym. Nie, no nie zwrócisz, no bo chodzi o to, że jak nakupujesz, musisz... To, co nakupujesz, musisz z tego zarobić chyba, co nie? Nie, no jakbyś wziął sprzęt na robienie zadań to i na czasie rzeczywistym je robił, to mógłbyś później jeszcze zwrócić te pieniądze, żeby je zapłacić mniejsze odsetki. Aha, w sensie ze zlecenia. Tak. Kumam. No, dobre, to tak zrobimy, ale to jak następny raz będziemy grać, bo teraz zamykam ten biznes na razie, ale widzisz, dobrze, że kupimy, patrz, no, duży, duży kredyt narobimy, taki ogromny, tam na ileś milionów, kupimy się w najlepszy sprzęt. Będziemy mega zajebiście wszystko robić, bo będzie czas rzeczywisty, czy tam nawet spowolniony, więc w ciągu jednego dnia zrobimy absolutnie wszystko, byczku. W ogóle nie nas ten, wszystkie pola wykupimy, kurwa, zasadzimy całe wszystko gównem i potem tak będziemy bogaci, po prostu wszystko jest zajebiście przemyślane, Gorni. Albo weźmiemy jeszcze większą pożyczkę, żeby tą większą pożyczką spłacić nasze odsetki, co nie? Można maksymalnie 500 000 pożyczyć. No i cholera, już mi plan popsuł, co nie?